i postanowiła sprawdzić, ile jest chleba w kupowanym przez nas chlebie. Niewiele. Czy chleb nasz powszedni może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu? Zobaczmy. Tutaj jest ten Bison Portaik. Też jest kwas. To też jest kwas, tak? Tak. I co on powoduje? Kwas jak kwas. Ale jak to kwas jak kwas? Co powoduje kwas? Czym jest tajemniczy kwas, który piekarze dodają do chleba i bułek? Dlaczego to tak pilnie strzeżona tajemnica? Tak wygląda typowa linia produkcyjna w fabryce pieczywa. Udało nam się zarejestrować, w jaki sposób powstaje chleb dostarczany do większości sklepów w całej Polsce. Wszystko to są składniki, które się znajdą w tej bułce, tak? Ale tego jest bardzo dużo, chyba z 10 pozycji. Wszystko wyskakuje, pani. Zaraz wyskoczy uszlachetnia, wszystko. A co to jest uszlachetnia? Co to jest uszlachetnia? Proszki takie, wie pani. Ale jakie proszki? Puchniające. A to ona nie jest tak naturalnie puchna? No. Robi pani naturalnie. Dlaczego? A jak pani zrobi? Magazyn piekarskiej fabryki. I to z takich mieszanek się robi to wszystko? Tak, z takich ziaren, dokładnie. Kilkaset ton gotowych mieszanek, z których powstaje pieczywo. Składniki wypisane na etykietach z naturalnymi mają niewiele wspólnego. Ale strasznie dużo tutaj ma tych literek E. Barwniki, emulgatory, konserwanty. To w piekarskiej branży temat tabu. W większości dużych zakładów na nich właśnie opiera się technologia produkcji. Dobrze, bardzo proszę, chodźmy już, dobrze? Już idziemy. Do pieczywa są dopuszczone substancje dodatkowe dozwolone. I to są takie substancje jak barwniki, regulatory kwasowości typu octany i mleczany, emulgatory, takie jak lecytyna i estry kwasów tłuszczowych, przeciwutleniacze jak kwas L-askorbinowy i do chlebów paczkowanych dopuszczone są konserwanty. Skoro tak wiele można dodać do pieczywa, pojawia się pytanie, czy to, co powstaje w fabrykach, to jeszcze chleb, czy może wyrób chlebopodobny? Taki sypki biały proszek, jego dodatek powoduje, że bułka będzie elastyczna. Doktor Piotr Dziugan, mikrobiolog z Politechniki Łódzkiej, od wielu lat bada pieczywo. Ciasto nafaszerowane chemią, jest to zagrożenie realne. Należy zrobić pieczywo szybko, krótko i do tego są niezbędne polepszacze. Problem polega na tym, że często piekarze dodają tych substancji więcej niż przewidziano w recepturze. Pewne substancje chemiczne, które są obecne w żywności, także i w pieczywie, mogą powodować alergie. Doktor Dziugan jest przekonany o wyższości pieczywa robionego z naturalnego zakwasu. Jest po prostu najzdrowsze. Prawdziwy chleb pieczony na zakwasie zawiera kwas mlekowy pochodzenia fermentacyjnego produkowany przez bakterie mlekowe. Zapobiega on powstawaniu nowotworów przewodu pokarmowego.